Witajcie w moim kolejnym vlogu drogowym, tym razem z czeskiego przejścia granicznego w Golińsku. I jak widać, granica państwa. Niestety dzisiaj pogoda nie rozpieszcza, wszak mamy dopiero koniec lutego, znaczy ten film jest nagrywany pod koniec lutego, ale myślę, że na pewno Was ten vlog dzisiejszy zaciekawi. Decyzją Waszą, bo zrobiłem ankietę, wybraliście Czechy, tak więc zaczynamy i zapraszam. Dobra, proszę Państwa, możemy powoli zaczynać, ale najpierw sobie pozwolę, nigdy tego nie robiłem i tym razem też nie zrobię. Mały blok reklamowy. Oczywiście poprowadzę go tak, jak mi zapłacili, czyli w ogóle. A tak mogę Wam powiedzieć prywatnie, że całkiem dobre mi smakuje. Zaczynamy. Może pierw od ograniczeń prędkości. Przepisy ogólne, ograniczenia prędkości. Obszar zabudowany 50 km na godzinę dla samochodów osobowych z występującymi podniesieniami prędkości dla pojazdów osobowych i 50 km na godzinę dla samochodów ciężarowych bez podniesienia prędkości. Obszar niezabudowany 90 km na godzinę dla pojazdów osobowych i 110 km na godzinę na tzw. drogach dla pojazdów mechanicznych, które są odpowiednikiem polskich dróg ekspresowych, choć zdarzają się podniesienia prędkości do 130 km na godzinę, tak jak przykładowo na drodze numer 35 w okolicach Liberca. Dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony na wszystkich drogach poza obszarem zabudowanym, również na autostradach obowiązuje prędkość 80 km na godzinę. Autostrady, ograniczenie prędkości dla pojazdów osobowych wynosi 130 km na godzinę, lecz na niektórych odcinkach autostrad ma być ona zwiększona do 150 km na godzinę za jakiś czas. Jeśli zaciekawił Cię ten szczegół, odsyłam Cię do mojego shorta na ten temat. Kierowcy na autostradzie są zobowiązani do utrzymania bezpiecznego odstępu, lecz w czeskich przepisach nie ma zapisu, który w sposób dokładny taką odległość by określał. Lecz w niektórych miejscach ustawia się znak, który określa dokładną wymaganą odległość w danym miejscu. Poza wymienioną sytuacją nieoficjalnie mówi się o 2-sekundowym odstępie. W przypadku samochodów ciężarowych istnieje taka sama zasada. Warunkiem wjazdu na autostradę w Czechach jest zdolność do rozwinięcia przez pojazd silnikowy prędkości minimum 80 km na godzinę. Co za tym idzie, jeśli pojazd silnikowy nie jest w stanie rozwinąć prędkości 80 na godzinę, nie może wjechać na autostradę. W Czechach zbudowanych jest ponad 1300 km autostrad, a docelowo ma być ich ponad 2100 km. 85% z obecnie wybudowanych odcinków jest objęte opłatami w postaci winiet elektronicznych. Od marca 2024 roku cennik winiet jest zmodyfikowany, bowiem zostanie wprowadzona winieta jednodniowa, która będzie kosztować 200 koron. Ceny pozostałych winiet są takie: 10-dniowa 270 koron, miesięczna 430 koron, a roczna 2300 koron. Piesi. Z poprzedniego vloga, konkretnie z vlogu drogowego z Niemiec, na pewno wiecie, czym są przejścia sugerowane typu Fußgängerfurt albo Fußgängerfurt, i się okazuje, że w Czechach jest to samo. Zobaczcie, nie ma tu żadnego znaku przed tym przejściem,
Ogólnie to na początku myślałem, że jest to przejazd dla rowerów, przepust dla rowerów, ale tutaj nie ma żadnej drogi rowerowej. Tutaj to samo, bo tutaj do tego miejsca, gdzie ja stoję, ta jakby furta wjedzie. Czyli tak, przejścia sugerowane w Czechach jak najbardziej są. Choć mi się wydaje, że zgodnie z moimi obserwacjami tutaj jednak więcej jest przejść dla pieszych typu zebra, ale też nie tyle co w Polsce. I zobaczcie też, kurczę. I tutaj też mamy przejście sugerowane, czyli że kierowcy nie mają obowiązku się stosować do pierwszeństwa, nie muszą udzielać pierwszeństwa pieszym. Ja tak na dobrą sprawę mogę tutaj w tym miejscu wkroczyć na jezdnię, ale czy... O, pan się zatrzymał, dziękuję bardzo. Jest to tylko przejście sugerowane, do którego pierwszeństwa pieszych kierowcy nie muszą się stosować, no bo to jest przejście sugerowane. Także idziemy dalej. No w Niemczech ogólnie rzecz biorąc kierowcy tak niezbyt chętnie się przed przejściami sugerowanymi zatrzymują, czy bardziej przepuszczają pieszych. Ale tutaj w Czechach kulturka wobec pieszych jest na całkiem przyzwoitym poziomie. W Czechach znajduje się dużo przejść dla pieszych typu zebra, a także przejścia sugerowane, lecz takich nie jest zbyt dużo. I na takich przejściach piesi pierwszeństwa nie mają, w przeciwieństwie do przejść typu zebra, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami. Zasada pierwszeństwa pieszych na takich przejściach w Czechach jest podobna jak w Polsce, gdzie kierowcy mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym, ale piesi także są zobligowani do zachowania szczególnej ostrożności i upewnienia się, czy przez takie przejście mogą bezpiecznie przejść. Rowerzyści. Rowerzystów w Czechach obowiązują podobne przepisy jak w Polsce, czyli jadąc z rowerem należy się poruszać drogą dla rowerów, jeśli takowa jest, ale tylko w kierunku, w którym podąża rowerzysta. Zabroniona jest jazda chodnikiem, z wyjątkiem sytuacji, w których oznakowanie na to pozwala. Wtedy kierujący rowerem nie może przekraczać prędkości 20 km na godzinę i ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na chodniku lub drodze dla pieszych. Rowerzyści mają obowiązek jechać jeden za drugim, jeśli nie ma drogi dla rowerów. W przeciwieństwie do niemieckich przepisów, rowerzysta, który ma prawo jazdy, nie otrzymuje punktów karnych za popełnione wykroczenia podczas jazdy rowerem. Oprócz powyższych przepisów, inną rzeczą jest to, że rowerzysta mający mniej niż 18 lat ma obowiązek poruszać się w kasku. W Czechach istnieją także kontrapasy dla rowerów na drogach jednokierunkowych. Dla rowerzystów istnieje specjalny znak, który mówi o obowiązku zejścia z roweru przez rowerzystę. Wyprzedzanie. Manewr jest zabroniony w przypadku, gdy kierowca nie ma dobrej widoczności przed sobą, gdy nadjeżdżają z przeciwnego kierunku inne pojazdy. Na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerów, wyprzedzania z lewej strony pojazdu sygnalizującego zamiar skrętu w lewo, jeśli kierowca naruszyłby linię ciągłą, na skrzyżowaniu, z wyjątkiem wyprzedzania rowerzysty lub innego pojazdu jednośladowego i z wyjątkiem skrzyżowań, na których ruch jest kierowany. W miejscu, gdzie wyraźnie zabrania tego znak zakazu oraz na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim. Co do wyprzedzania z prawej strony na autostradzie, można je wykonać pod warunkiem, gdy na lewym pasie znajduje się mnóstwo pojazdów, które z powodu natężenia ruchu nie mogą rozwinąć większych prędkości. W innych sytuacjach wyprzedzanie z prawej strony na autostradzie w Czechach jest niedozwolone. W innych miejscach wyprzedzanie z prawej strony można wykonać w stosunku do pojazdu, który skręca w lewo, a także tramwaju. Odstępy boczne podczas wyprzedzania rowerzystów są zależne od prędkości obowiązującej na danej drodze. Jeśli jest ograniczenie do 30 km na godzinę,
wyprzedzanie rowerzysty ma się odbywać z odstępem bocznym wynoszącym 1 metr, natomiast gdy to ograniczenie jest wyższe, minimalny boczny odstęp podczas wyprzedzania ma wynosić 1,5 metra. Nie dotyczy to sytuacji, w których rowerzysta porusza się wydzielonym pasem dla rowerów. Parkowanie. Parkowanie jest możliwe przy prawej krawędzi jezdni i w miejscach, gdzie są wyznaczone miejsca parkingowe. Zabronione jest parkowanie na chodnikach, z wyjątkiem miejsc, w których znak dopuszcza możliwość parkowania na chodniku. Dodatkowo taki znak często określa sposób zaparkowania pojazdu. Inne przeciwwskazania do parkowania są w sytuacji, gdy stoi znak zatrzymywania się i postoju, na drogach dla rowerów, na chodnikach, o czym wcześniej powiedziałem, w miejscach, gdzie wzdłuż pobocza jest wymalowana żółta linia, w odległości 5 metrów od przejść dla pieszych, skrzyżowań i oznakowanych przystanków autobusowych, pod prąd i na autostradzie. Na pewno znany Wam jest ten znak i na pewno znana Wam jest też zasada stosowania się do tego znaku. Otóż oznacza on zakaz postoju w Polsce powyżej 1 minuty, a w Czechach, i tutaj Was zaskoczę, w Czechach nie ma konkretnej zasady co do tego, ile czasu można maksymalnie, na jaki czas maksymalnie można się zatrzymać za tym znakiem. Nie jest to dokładnie określone i z tego powodu wzięły się też w czeskiej przynajmniej interpretacji przepisów pogłoski mówiące o tym, że za tym znakiem można zaparkować na cały dzień. I w sumie nie dziwię się w zupełności, dlaczego tak jest. Co do zasad, które określa znak zakazu postoju, pragnę zaznaczyć, że nie ma określonego przez prawo czasu, na którym pojazd może być zatrzymany, jednak przepis mówi o tym, że można zatrzymać się na czas niezbędny do na przykład wysadzenia lub zabrania pasażerów lub załadunek bądź rozładunek jakiegoś towaru. W Pradze natomiast są wydzielone strefy parkingowe oznaczone 3 kolorami. Są to niebieski, fioletowy i pomarańczowy. Niebieski jest zarezerwowany dla mieszkańców i przedsiębiorców, którzy w danym regionie mieszkają bądź prowadzą działalność. Takie osoby muszą mieć uprawnienia do parkowania. Fioletowy natomiast jest zarezerwowany dla wszystkich, także dla mieszkańców, którzy mają uprawnienia do parkowania w niebieskiej strefie. Lecz dla pozostałych kierowców fioletowa strefa jest płatna w godzinach, które określa znak drogowy. Ostatnia, pomarańczowa strefa jest strefą ograniczoną czasowo i jest ona przeznaczona dla gości, najczęściej w pobliżu szpitali i urzędów. Oprócz tego ta strefa jest strefą płatną i to maksymalnie na czas określony na znaku drogowym. Opony zimowe. W Czechach jazda na zimowym ogumieniu jest obowiązkowa, podczas gdy nawierzchnia jest pokryta śniegiem, lodem podczas opadów deszczu lub śniegu w okresie od 1 listopada do 31 marca. Minimalna głębokość bieżnika w oponach zimowych nie może być mniejsza niż 4 mm, w letnich 1,6 mm, a w całorocznych 1,6 mm latem i 4 mm w okresie zimowym. Światła. W Czechach istnieje obowiązek jazdy na światłach mijania przez cały rok. Zamiast świateł mijania dozwolone jest używanie świateł do jazdy dziennej, ale tylko od świtu do zmierzchu i podczas dobrej przejrzystości powietrza. Światła przeciwmgielne tylne można włączyć podczas mgły i silnych opadów. Przepisy jednak nie regulują określonej widoczności w metrach, kiedy te światła można włączyć, tak jak ma to miejsce w Polsce, gdzie przepisy nakazują włączenie tylnych świateł przeciwmgielnych, gdy widoczność spada poniżej 50 metrów. W Czechach włączenie tych świateł leży w uznaniu kierowcy. Co do używania świateł mijania, jest pewne zastrzeżenie. Jeśli stojąc przed przejazdem kolejowym istnieje możliwość oślepienia kierowcy, który stoi w przeciwnym kierunku, należy wyłączyć światła mijania. Organizacja ruchu i oznakowanie dróg.
Coś, co chcę Wam jeszcze pokazać, to zarówno w Czechach, jak i w wielu krajach Europy są znaki zalecanej prędkości. Zalecanej, czyli takiej, do której nie trzeba się stosować. Tutaj akurat w tym miejscu jest zalecana prędkość 40 km na godzinę. Coś, co bardzo by się przydało w Polsce, coś, co na pewno przyczyniłoby się do zlikwidowania wielu niepotrzebnych ograniczeń. No bo umówmy się, gdyby tu była Polska, to ten znak byłby zastąpiony ograniczeniem prędkości. Jedziemy dalej. Znaki zakazu ograniczenia prędkości są odwoływane przez skrzyżowanie, tak jak ma to miejsce w Polsce. Oznakowanie skrzyżowań, na których określone jest pierwszeństwo, jest w dużej mierze takie samo jak w Polsce. To samo dotyczy skrzyżowań, na których pierwszeństwo nie jest regulowane, czyli między innymi w strefach zamieszkania i na skrzyżowaniach równorzędnych pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony. Stosowane są znaki zakazu skrętu, tak jak w Polsce. Czeskie autostrady są oznakowane zieloną tablicą, numery autostrad natomiast umieszcza się na znaczkach z czerwonym tłem. Numery dróg krajowych są oznaczone kolorem niebieskim. Są także znaki ukierunkowane na tranzyt dla samochodów ciężarowych barwy pomarańczowej. Na czeskich autostradach nie ma znaków hektometrowych, które stawia się przed jazdem z autostrady w odległości 100, 200 i 300 metrów. Wówczas należy polegać na tablicach kierunkowych, które są umieszczane w odległości, które przeważnie wynoszą 500 i 1000 metrów. Zjazdy z autostrady są oznakowane tablicami, na których są nazwy miejscowości, do których prowadzi droga za zjazdem. Na autostradach o trzech pasach ruchu przed zjazdami umieszczane są tablice, z których jasno wynika, które pasy ruchu kierują prosto lub w prawo, podobnie jak w Niemczech. Na drogach krajowych jednojezdniowych bardzo często znak zakazu wyprzedzania występuje po obu stronach. Teraz taka mała wiadomość dla kierowców ciężarówek, ogólnie dla kierowców zawodowych, którzy jeżdżą ciężarówkami, autobusami. Będę chciał nawiązać do zakazu wysokościowego. Tu akurat na tym znaku jest, na lewym pasie przynajmniej, zakaz wjazdu pojazdą o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. I zakaz wjazdu pojazdą, które są szersze niż 2 metry. Ale chodzi mi tutaj o zakaz wysokościowy. Jeśli jest na przykład wiadukt, który jest, powiedzmy, znak, na znaku jest wartość, powiedzmy, 3,8 metra, 3,7 metra, czy nawet 3,9 metra, to wartość wysokości na znaku jest taka sama, albo tam może być parę centymetrów różnicy. Powiem krótko, jeśli jest 3,9 na znaku, to znaczy, że jest 3,9 w rzeczywistości. Tutaj podobnie także na Słowacji i we Francji jest tak, że na znaku nie ma żadnych, znaki nie określają żadnej tolerancji, tak jak w Polsce, czy nawet w Niemczech, gdzie no, pełnowymiarowy zestaw z naczepą czy z przyczepą zmieści się bez problemu pod wiaduktem 3,9 metra, 3,8 metra, a nawet pod 3,7 metra. I także w Niemczech. Natomiast tutaj w Czechach jest, można powiedzieć, zupełnie inaczej. No i są także wiadukty, które mają wyższą wysokość, na przykład 4,1,
4,5 nawet, i też taki wiadukt będzie oznakowany, pomimo tego, że maksymalnie pojazd ciężarowy może mieć 4 metry wysokości zgodnie z przepisami. I tu kolejna fajna, można powiedzieć, organizacja ruchu, znaczy nie, może nie organizacja ruchu, ale dosyć fajne oznakowanie. Oznakowanie dla samochodów ciężarowych, dla autobusów, mówiące o tym, żeby nie skręcać od razu w pierwszy zjazd, tylko okrążyć rondo i dopiero z niego zjechać tam, gdzie byśmy chcieli. No bo wiadomo, że skręcając od razu w pierwszy zjazd, taki pojazd się po prostu nie złoży, gdzieś tam zahaczy o krawężnik. I najlepiej jest wtedy okrążyć rondo dookoła. I to rzeczywiście też wielu kierowców zawodowych pokazuje u siebie gdzieś tam na kanałach. Nawet zobaczcie tutaj takie przypomnienie, znaczy znak bardziej wiążący z tym znakiem, który wam przed chwilą pokazałem. Spójrz. Tu mamy akurat przejście dla pieszych. Piesi mają pierwszeństwo jeszcze zanim wejdą. Także o, spójrzcie. I tutaj tak naprawdę mamy przypomnienie, że po prostu w pierwszy zjazd nie można od razu wjechać, bo no po prostu nie starczyłoby miejsca. Także cóż, lecimy dalej. Sygnalizacja świetna. W Czechach rozróżnia się typy sygnalizacji świetnych, takie jak w Polsce, czyli sygnalizator ogólny, warunkowy z zieloną strzałką i kierunkowy. Zasady również bardzo podobne jak w Polsce, z wyjątkiem sposobu zachowania się, gdy świeci zielona strzałka w prawo lub w lewo. To, co jest bardzo pomocne na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, która jest kolizyjna, to, że zobaczcie tam, tutaj mamy pojedynczy sygnalizator, który wskazuje na skrzyżowaniach z sygnalizacją ogólną, wskazują po prostu strzałkę w lewo jako sygnał do tego, że można opuścić skrzyżowanie, bo jak wiecie, tam gdzie są sygnalizatory ogólne, czyli kolizyjne, o właśnie, teraz się zapaliła, i w tym momencie kierowcy, którzy skręcają w lewo, mogą bezpiecznie opuścić skrzyżowanie. Naprawdę jest to, można powiedzieć, kapitalne rozwiązanie, ponieważ w polskich miastach takiego rozwiązania nie ma. Nawet chyba polskie przepisy nie przewidują takiego rozwiązania. A tutaj na wielu skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną kolizyjną występuje właśnie coś takiego. Druga sprawa, zielone strzałki warunkowe. W prawo, przeważnie są w prawo, jak wiecie, ale w lewo też mogą być. I teraz tak, w Czechach przed strzałką warunkową nie ma obowiązku zatrzymania pojazdu. Jedynym obowiązkiem kierowcy, bo wiadomo, w Polsce jeśli pali się czerwone światło i jest zielona strzałka, żeby prawidłowo się zachować na skrzyżowaniu, najpierw należy zatrzymać samochód, zatrzymać pojazd i dopiero po upewnić się, i dopiero po zatrzymaniu, po upewnieniu się można opuścić skrzyżowanie. Natomiast w Czechach
jedynym obowiązkiem kierowcy tak naprawdę jest ustąpienie pierwszeństwa pieszym, rowerzystom i pojazdom, które mają zielone światło, upewnienie się i wtedy kierowcy mogą jechać. Za moimi plecami macie jakby kolejny ciekawy przykład. Sygnalizator kierunkowy w prawo, a obok niego sygnał ostrzegawczy, że dla pieszych i dla rowerzystów jest zielone światło. Dosyć nietypowe rozwiązanie, a w Polsce w ogóle nie występujące. Także na to też trzeba zwracać uwagę. Zgodnie z paragrafem 70 punktem G czeskiej ustawy o ruchu drogowym, kierowca korzystający z możliwości przejazdu na zielonej strzałce ma obowiązek jedynie ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które mają zielone światło w ruchu poprzecznym, a także pieszym i rowerzystom. Z tego punktu wynika, że nie ma obowiązku zatrzymania pojazdu przed sygnalizatorem, tak jak w Polsce czy w Niemczech. W Czechach występuje także sygnalizator przeznaczony do wskazania kierowcy możliwości opuszczenia skrzyżowania podczas skrętu w lewo i występuje takowy na skrzyżowaniach z sygnalizatorem ogólnym. Znajduje się on najczęściej na przeciwległym rogu skrzyżowania. Sygnalizatory dla pieszych działają troszeczkę inaczej niż w Polsce. Gdy pali się zielone światło i ma się zapalić czerwone, zielone światło nie będzie migało i od razu zapali się czerwone. Wyprzedzanie przez samochody ciężarowe na autostradach. Jeszcze tak na szybko, jeśli jesteśmy przy temacie autostrady, w sumie przy autostradzie D11 pod Kradę Krajowe. Jest tutaj bardzo podobny przepis dotyczący wyprzedzania się samochodów, wzajemnym wyprzedzaniu się samochodów ciężarowych na autostradzie z dwoma pasami ruchu, tak jak na tej autostradzie w Czechach. Przeważnie autostrady mają jedynie dwa pasy ruchu. Tutaj funkcjonuje też dosyć niejasny przepis mówiący o tym, że samochód nie może rozpocząć manewru wyprzedzania, jeśli nie ma wystarczającej prędkości do wykonania tego manewru. Czyli można powiedzieć, jeśli samochód ciężarowy, który chce wyprzedzić pojazd jadący na przykład 5 km na godzinę wolniej, to nie może rozpocząć w ogóle manewru wyprzedzania i niestety musi zostać na prawym pasie. A tym bardziej, jeśli powstanie spowolnienie ruchu na lewym pasie, zrobi się, można powiedzieć, kolejka samochodów osobowych, to kierowca, który dopuści się wykonania tego manewru, jest karany tak samo jak za wyprzedzanie na odcinku objętym zakazem wyprzedzania. W Czechach na autostradach nie ma dużo zakazów wyprzedzania, a jeśli są, to przeważnie od 6 do 22, że teraz też sytuacja się troszeczkę zmieniła między Pragą a Brnem. Tam coraz więcej jest tych zakazów zgodnie z tym, co czytałem na czeskich stronach. I jaki mandat może czekać kierowcę, który będzie wyprzedzał w sposób nieuprawniony, czy to na zakazie wyprzedzania, czy to tak jak policja uznaje, tak jak mówią przepisy, tam gdzie nie ma zakazu wyprzedzania, ale z niewystarczającą prędkością, albo różnicą prędkości, albo jeszcze jak jest utrudnienie ruchu na lewym pasie, to kierowca jest karany kwotą od 4500 koron do 5500 koron i do konta punktowego zostają mu dopisane punkty karne, konkretnie
6 punktów karnych. Czyli można powiedzieć, wyprzedzi dwa razy i straci prawo jazdy. Minimum na rok czasu. Także kierowcy ciężarówek w Czechach, uważajcie, z wyjątkiem oczywiście miejsc, gdzie są trzy pasy ruchu. Ja jako kierowca, jadąc przez Czechy, też nie wyprzedzam, jeśli naprawdę ta różnica nie jest duża. I szkoda, raz, że szkoda pieniędzy i szkoda też konta punktowego. Natomiast co jeszcze chciałem powiedzieć? Przed zmianą przepisów było to jeszcze bardziej skomplikowane, dlatego że policja obligatoryjnie musiała zabierać za takie wyprzedzanie prawo jazdy. I sprawa wtedy szła do sądu i dlatego też policja nie zatrzymywała wielu kierowców, którzy wyprzedzali w sposób nieuprawniony. No, dlatego, że właśnie sam przepis nie dopuszczał tego, żeby tego prawa jazdy nie zabierać, tylko ono i tak musiało być zatrzymywane, przynajmniej do sprawy sądowej. Zawsze w takim przypadku sprawa jest kierowana do sądu i przede wszystkim sąd podejmuje decyzję i wymierza kary. Po zmianie przepisów między 4,5 a 5,5 tysiąca koron, 6 punktów karnych i prawo jazdy oczywiście zostaje u kierowcy. Przepisy dotyczące możliwości wyprzedzania przez ciężarówki w Czechach są podobne do takich, jakie funkcjonują w Polsce. Mogę Wam tylko powiedzieć, że podobnie jak w Polsce występuje w tej kwestii pewna niedokładność. Czeskie przepisy zabraniają wykonania tego manewru na autostradzie w sytuacji, gdy wyprzedzanie będzie wiązało się z ograniczeniem ruchu innych pojazdów na lewym pasie. Natomiast inne źródła, zwłaszcza polskie, mówią o tym, że prędkość musi być wystarczająca do wykonania manewru wyprzedzania. Zakazy wyprzedzania są stosowane przeważnie na autostradach o dwóch pasach ruchu w jednym kierunku i zazwyczaj są to zakazy godzinowe. Od 5 lub 6 do 21 lub 22. Taki zakaz obowiązuje m.in. na obwodnicy Brna i w wielu innych miejscach na czeskich autostradach. Jeśli chodzi o karę, jaka może spotkać kierowcę, który wyprzedza w sposób nieuprawniony, jest o dziwo taka sama, gdy wyprzedza się utrudniając ruch pojazdom na lewym pasie, a także gdy wyprzedza się w miejscu, gdzie jest zakaz wyprzedzania. Kary za to przed zmianą kar były bardzo dotkliwe, bowiem przeciwko kierowcy było wszczynane postępowanie administracyjne, w którym kara wynosiła między 5 a 10 tysięcy koron, co nam daje przedział między 850 zł a około 1700 zł. Oprócz tego dopisywane było 7 punktów karnych do konta kierowcy i możliwość zabrania prawa jazdy na okres od 6 miesięcy do roku czasu. Jednak po nowelizacji taryfikatora, która już nastąpiła, jest to trochę zmienione, bo nie trzeba już zabierać prawa jazdy na miejscu podczas kontroli. Kara za wyprzedzanie ciężarówką w sposób nieuprawniony na autostradzie w tym momencie wynosi od 4,5 tysiąca koron do 5,5 tysiąca koron, jeśli będzie to kara na miejscu, i 6 punktów kary. Infrastruktura autostradowa i parkingi dla samochodów ciężarowych. Na autostradach o dużym natężeniu ruchu parkingi występują średnio co 20 km i przeważnie są to parkingi ze stacją benzynową. Wiele z nich ma niestety bardzo mało miejsc parkingowych, choć są też takie, które pomieszczą dużo więcej ciężarówek. Autostrady w Czechach mają przeważnie po dwa pasy ruchu w jednym kierunku. Odcinki z trzema pasami zdarzają się tam, gdzie są podjazdy pod górę i w niektórych miejscach na autostradowych obejściach dużych miast. Choć obwodnice także przeważnie mają dwa pasy ruchu, na przykład obwodnica Pragi, Brna i innych czeskich miast. W Czechach znajduje się około 3000 miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych. Szacuje się, że przez Czechy przejeżdża około 50 tysięcy samochodów ciężarowych każdego dnia. Fotoradary. Teraz parę słów o kontrolach prędkości. Przeważnie
kontrole prędkości są prowadzone przez policję. Zwłaszcza w terenach zabudowanych, w niezabudowanych też dosyć często się zdarza. Jest tutaj bardzo dużo odcinkowych pomiarów prędkości i na domiar złego czy niezłego, bo w terenach zabudowanych przynajmniej chodzi o bezpieczeństwo i tego nie neguję. A co chciałem powiedzieć? Odcinkowe pomiary prędkości mają dużą, naprawdę sporą skuteczność i dlatego są w przeważającej większości, aniżeli fotoradary stacjonarne, których w Czechach jest bardzo mało, ale ja często mijałem pod Pilznem na drodze numer 26 stacjonarny fotoradar i zobaczcie, nawet nie wiem, czy widzieliście znak. Mierzeni rychlosti, czyli to jest odcinkowy pomiar prędkości. Większość pomiarów właśnie odcinkowych jest oznakowana. Także nie ma tam za bardzo ryzyka, że zostaniemy złapani. Ale na przykład fotoradary stacjonarne już nie są oznakowane, ale jest ich bardzo mało. Się kończyć, ale generalnie to nie widzę, żeby mu się kończył. Ale tak, odcinkowe pomiary jak najbardziej są oznakowane. Ale tak naprawdę nie wszystkie. Bo na obwodnicy Pragi te pomiary są nieoznakowane i tam naprawdę bardzo dużo kierowców się nadziewa wręcz na te pomiary. No a później to wiadomo skutkuje to mandatem. Mandat najczęściej właśnie przychodzi do kierowcy, który przekroczył prędkość, czy bardziej do kierowcy, który przekroczył prędkość. A tam jest 80 km na godzinę. Także te pomiary naprawdę, jeśli chodzi o fotoradary w Czechach zazwyczaj są nieoznakowane. Do takich należą m.in. fotoradary stacjonarne, których w tym kraju jest bardzo, bardzo mało. Lecz takie są przeważnie w obszarach zabudowanych. Zdecydowaną większość kontroli prędkości stanowią odcinkowe pomiary prędkości, które także przeważnie nie są oznakowane. Na miejskiej obwodnicy Pragi jest bardzo wiele takich pomiarów, a tam prędkość dozwolona wynosi 80 km na godzinę. Czasem występują także na autostradach, przeważnie w miejscach, gdzie bywają ograniczenia prędkości, na przykład na autostradzie między Pragą a Pilznem w tunelu. Poza terenem zabudowanym za kontrolę prędkości odpowiada przeważnie patrol policyjny. W obszarach zabudowanych często są umieszczane fotoradary z wyświetlaczem, które pełnią rolę prewencyjną i nie mierzą prędkości w celu ukarania kierowcy. Tolerancja na urządzenia mierzące prędkość
wynosi 3 km na godzinę w przypadku prędkości do 100 km na godzinę, a powyżej 100 km na godzinę tolerancja wynosi 3%. Nie oznacza to jednak, że od pomiaru będzie odjęta tolerancja, to jest jedynie próg, kiedy fotoradar wykona zdjęcie. Mandaty i kary. Od stycznia 2024 roku wszedł nowy taryfikator mandatów w Czechach. Kary bardzo mocno wzrosły, zwłaszcza za te najbardziej poważne wykroczenia typu jazda po alkoholu czy spowodowanie wypadku, ale nawet za przekroczenia prędkości też można dostać spory mandat i to wyższy niż w Polsce. A jak w ogóle wygląda system karania kierowców w Czechach? Jeśli mowa oczywiście o wykroczeniach. Tutaj funkcjonuje system punktowy. Kierowca może otrzymać maksymalnie 12 punktów karnych. Jeśli przekroczy tę liczbę, no to prawo jazdy zostaje zatrzymane minimum na rok czasu. Po tym czasie musi udać się na egzamin i na badania lekarskie. I wtedy oczywiście, jeśli przejdzie pozytywnie badania lekarskie i jeśli zda też oczywiście egzamin, to prawo jazdy będzie mu zwrócone. Natomiast po ile punktowane są wykroczenia w Czechach? Przede wszystkim są wykroczenia bez punktów. Są też są wykroczenia bez punktów. Są wykroczenia, za które otrzymuje się 2 punkty karne. Są wykroczenia, za które otrzymuje się 4 punkty karne, na przykład za korzystanie z telefonu w czasie jazdy. To wykroczenie jest punktowane 4 oczkami. No i te generalnie najcięższe, typu wyprzedzanie na odcinku, który jest objęty zakazem wyprzedzania, spowodowanie zagrożenia dla pieszych, na przejściu dla pieszych, to są wykroczenia karane 6 punktami karnymi. I oczywiście do tego jest też wykroczenie polegające na tym, że jazda pojazdem niesprawnym technicznie, to też jest 6 punktów karnych. I oczywiście także za prędkość, za przekroczenie prędkości o ponad 40 km na godzinę w terenie zabudowanym i ponad 50 poza terenem zabudowanym otrzymacie 6 punktów karnych. I mało tego, wasze prawo jazdy zostanie zatrzymane na okres minimum 6 miesięcy. Słyszałem, że w Czechach jest opcja, żeby odwołać się od decyzji, która polega na zawieszeniu uprawnień. Czyli że jeśli dostajecie 6-miesięczny zakaz, to po upłynięciu połowy zakazu, czyli po 3 miesiącach, możecie się odwołać i wtedy to prawo jazdy może wam zostać szybciej oddane. Czy to jest prawda? Nie wiem, nie weryfikowałem tego, ale tak usłyszałem w jednym znanym dosyć programie telewizyjnym. Także wam tego nie potwierdzę, czy to jest prawda, czy nie, ale może to być w sumie prawda. Czy są kasowane punkty karne w Czechach? Tak, są, tylko że jest jeden warunek, dla którego punkty karne mogą się skasować i po jakim czasie. Punkty kasują się po roku, ale w ciągu 12 miesięcy od czasu popełnienia ostatniego wykroczenia nie można popełnić żadnego kolejnego. Wtedy, jeśli punkty są dopisane i w ciągu 12 po 12 miesiącach
od popełnienia ostatniego wykroczenia nie popełniliśmy żadnego kolejnego, to skasują się 4 punkty karne z konta. Jeśli popełnimy kolejne wykroczenie, to na pewno nie, i od czasu popełnienia następnego wykroczenia musi minąć 12 miesięcy, żeby te 4 punkty karne mogły się skasować. W Czechach istnieje system punktowy. Za wykroczenia kierowca otrzymuje zazwyczaj 2, 4 lub 6 punktów karnych. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać kierowca w Czechach, wynosi 12. Jeśli kierowca zdobędzie maksymalną ilość punktów, kierowcy jest zabierane prawo jazdy. I ponowne ubieganie się o uprawnienia jest możliwe dopiero po roku czasu od odebrania uprawnień. W dodatku należy zdać egzamin oraz przejść badania lekarskie oraz psychologiczne. Punkty karne kasują się na innych zasadach niż w Polsce czy w Niemczech. Jeśli kierowca w ciągu 12 miesięcy od popełnienia wykroczenia nie popełni kolejnego punktowanego wykroczenia, to z konta punktowego skasują się 4 punkty. Oprócz tego warto wiedzieć o tym, że w razie popełnienia kilku wykroczeń naraz, kierowca jest karany za najpoważniejsze popełnione wykroczenie spośród nich. Co do młodych kierowców, nie istnieje w Czechach okres próbny, taki jak w Niemczech czy w Polsce, choć taki pomysł jest brany pod uwagę przez czeskie Ministerstwo Transportu. Od stycznia 2024 roku obowiązuje w Czechach nowy taryfikator mandatów. Kary za przekroczenie prędkości wyglądają następująco. Przekroczenie do 10 km na godzinę, obojętnie w jakim obszarze, to mandat do 1500 koron. Przekroczenie powyżej 10 na godzinę to mandat w przedziale od 1500 do 2000 koron i 2 punkty karne. Przekroczenie o 20 km na godzinę w terenie zabudowanym i o 30 km na godzinę poza terenem zabudowanym to mandat w kwocie od 2500 do 3500 koron i 4 punkty karne. Przekroczenie, które powoduje zawieszenie uprawnień, to przekroczenie prędkości o ponad 40 km na godzinę w terenie zabudowanym i o 50 km na godzinę poza terenem zabudowanym. Prawo jazdy jest zawierane na czas od 6 do nawet 18 miesięcy. Do tego dochodzi 6 punktów karnych i kara, którą wyznacza się w trybie administracyjnym, która wynosi od 7000 do 25000 koron. Warto wspomnieć o tym, że w Polsce przekroczenie o ponad 40 km na godzinę to mandat w kwocie 1000 zł, a o ponad 50 to 1500 zł. Mimo podniesienia mandatów, ich kwoty są zbliżone do polskich, choć 25 tysięcy koron, czyli najwyższy pułap kary w Czechach, za to wykroczenie to około 5 tysięcy zł. W związku z tym, że minimalny odstęp między pojazdami nie jest w Czechach dokładnie określony przepisami, taryfikator nie określa kar za nieutrzymywanie bezpiecznego odstępu. Kary za parkowanie w Czechach są podobne jak w Polsce. Gdy zaparkujemy samochód na zakazie zatrzymywania się i postoju, otrzymamy mandat do 1500 koron, za parkowanie na chodniku kara wynosi do 2000 koron, a za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych kara wynosi do 2500 koron. 1500 koron kary także jest za parkowanie w takich miejscach jak mniej niż 5 metrów od skrzyżowania, przejść dla pieszych, zakrętach i innych niebezpiecznych miejscach. Kara za przejazd na czerwonym świetle to mandat w przedziale od 4,5 do 5,5 tysiąca koron, 6 punktów karnych i możliwość zatrzymania prawa jazdy na czas od 4 do 6 miesięcy. Dla porównania jest to około 2 razy więcej niż w Polsce za to samo wykroczenie. Inaczej wygląda sprawa z nieustąpieniem pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Mandat za to wynosi od 2,5 do 3,5 tysiąca koron, czyli od około 500 zł do około 700 zł. Do konta kierowcy w tej sytuacji jest dopisywane 6 punktów karnych w przypadku, gdy piesi będą zagrożeni, jeśli nie, będą 4 punkty lub 2. W przypadku spowodowania kolizji kierowca najczęściej otrzymuje mandat za wykroczenie, które przyczyniło się do wystąpienia kolizji. Za nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi mandat jest w kwocie od 2,5 do 3,5 tysiąca koron i 4 punkty karne dopisywane do konta kierowcy. Natomiast za spowodowanie wypadku, w którym zostały osoby ranne lub zabite, kara wynosi dwukrotność kwoty za wykroczenie, które przyczyniło się do wypadku,
6 punktów karnych, a także zakaz prowadzenia pojazdów, który trwa od 6 do 18 miesięcy lub od 18 miesięcy do 36 miesięcy. Natomiast za oddalenie się z miejsca wypadku kara wynosi od 7 tysięcy do 25 tysięcy koron, 4 punkty karne i zakaz prowadzenia pojazdów od 4 do 6 miesięcy. Natomiast za niezatrzymanie się przed znakiem stop to kara w wysokości 2,5 tysiąca koron i 4 punkty karne. Za wyprzedzanie w miejscu, które jest objęte zakazem wyprzedzania, kara wyniesie od 4,5 tysiąca do 5,5 tysiąca koron i 6 punktów karnych. Za korzystanie z telefonu w czasie jazdy, które wymaga trzymania urządzenia w dłoni, kara wynosi od 2,5 do 3,5 tysiąca koron i 4 punkty karne. Za jazdę z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa mandat jest w kwocie od 1500 do 2000 koron i 4 punkty karne. Za wjazd pod zakaz wjazdu lub pod prąd w drogę jednokierunkową nie ma dużych kar ani nawet punktów. Przynajmniej tak wynika z tego, co było napisane na czeskich forach drogowych. Sytuacja się zmienia w momencie, gdy mówimy o wjeździe na autostradę pod prąd, zawracaniu na niej, a nawet cofaniu. Wtedy kara wynosi od 4,5 do 5,5 tysiąca koron i 6 punktów karnych, czyli około 1000 zł. W Polsce jest to nawet 2000 zł i 15 punktów karnych. Kultura na drodze. Parę słów teraz może o kulturze jazdy. Tutaj na czeskich drogach powiem Wam, że kultura jazdy jest bardzo podobna jak w Polsce. Z tą różnicą, że widać, że Czesi w obszarach zabudowanych naprawdę tych ograniczeń przestrzegają. Może to nie jest typowo 50 km na godzinę, ale bo zdarzają się kierowcy, którzy jeżdżą ciutkę szybciej, ale wielu Czechów spotkacie takich na drodze, którzy naprawdę tych ograniczeń przestrzegają. Czego już nie można powiedzieć o drogach poza terenem zabudowanym, czy nawet na autostradach, gdzie w niektórych miejscach na autostradach też po prostu bywają jakieś odcinkowe pomiary i też są one nieoznakowane. A tak poza tym, jeśli chodzi o autostrady, to można powiedzieć bardzo podobnie jak w Polsce. I tak naprawdę nie ma co gadać. Czesi mają bardzo podobny wskaźnik ofiar wypadków śmiertelnych na milion mieszkańców, bowiem w 2022 roku ten wskaźnik wynosił 50 osób na milion w Czechach, a w Polsce 59. Nie znalazłem, i to jest statystyka za 2022 rok, nie znalazłem statystyki za 2023. No. Także jeśli chodzi o kulturę jazdy na autostradach, to spotkacie tutaj się także z przekraczaniem prędkości na autostradach nie raz i nie dwa, a także nawet spotkacie się z jazdą na zderzaku. No może dlatego, że w Czechach nie jest określony dokładny odstęp między pojazdami taki, jaki ma być, ale umówmy się, że przepisami nie wychowamy wszystkich. Nie wychowa się wszystkich kierowców tym, że będzie policja na drogach i tym, że rząd będzie zaostrzał przepisy. W Czechach kultura jazdy kierowców jest bardzo podobna jak w Polsce. Jednak w terenie zabudowanym zdecydowana większość kierowców przestrzega ograniczeń prędkości, czego nie można już powiedzieć o terenie niezabudowanym lub autostradach. Często poza terenem zabudowanym kierowcy przekraczają prędkość nawet o parę dziesiąt kilometrów na godzinę. Zatem na autostradach także spotkacie kierowców, którzy jadą dużo szybciej niż dopuszczalne 130 km na godzinę i nie utrzymujących bezpiecznego odstępu.
dodatku poganiających światłami innych kierowców, którzy poruszają się lewym pasem, choć takich kierowców w Czechach wydaje mi się, że jest dużo mniej niż w Polsce. Ocena kultury jazdy jest moją subiektywną oceną i nie musi być ona zgodna z rzeczywistością. I nie musi być ona zgodna z prawdą. Przejazdy kolejowe. No, zaparkowane. Idziemy na przejazd kolejowy. Przejazd kolejowy w Czechach. Na pewno Was zastanawia to trzecie białe światło, które jest jakby na samym dole. Na górze są oczywiście czerwone. Wiecie co czerwone światło oznacza. Natomiast co oznacza białe światło? Ja powiem Wam szczerze, że do tej pory myślałem, że białe światło jest oznaką po prostu sprawnej sygnalizacji. A tak naprawdę to jest nic innego jak sygnał, który mówi o tym, że w pobliżu przejazdu nie ma żadnego pociągu. I to oznacza, że można... Przepisy określają, że przez taki przejazd można przejechać z prędkością 50 km na godzinę. Natomiast co w sytuacji, gdy białe światło przestanie mrugać? Oznacza to, że może być w pobliżu przejazdu pociąg, ale jest on na tyle daleko, że nie ma potrzeby, żeby sygnalizacja zapaliła czerwony na przemian mrugające światła. Ale w tej sytuacji należy przejechać przez przejazd z prędkością nie wyższą niż 30 km na godzinę. Tak jak Wam powiedziałem wcześniej, myślałem, że białe światło jest po prostu oznaką tego, że sygnalizacja jest sprawna, ale nic bardziej mylnego, ponieważ gdyby sygnalizacja świetlna, ostrzegawcza na przejeździe kolejowym uległa awarii, to zapaliłyby się dwa czerwone sygnały. I to między innymi świadczy o awarii sygnalizacji świetlnej. Mogę Wam tylko jeszcze dodać, że w Czechach wszystkich przejazdów, wszystkich przepraw, wszystkich przejść kolejowych, miejsc, w których ruch krzyżuje się z ruchem kolejowym, czy to ruch kołowy, czy ruch pieszy, w Czechach jest takich miejsc około 8000. Na czeskich sygnalizacjach świetlnych przed przejazdami kolejowymi są przeważnie trzy światła, z tego dwa są barwy czerwonej, a trzecie jest barwy białej. Czerwone oznaczają wiadomo co, obowiązek zatrzymania się przed przejazdem, natomiast białe pulsujące oznacza to, że w pobliżu przejazdu nie ma pociągu i że prędkość dozwolona, z jaką można przejechać przez przejazd kolejowy, to 50 km na godzinę. Zatem co oznacza sytuacja, w której białe światło się nie pali? Oznacza to, że w pobliżu może być pociąg, ale jest on na tyle daleko, że nie ma potrzeby zaświecania czerwonego sygnału. Jednak w tej sytuacji przez przejazd można przejechać z prędkością 30 km na godzinę. Czas zamknięcia szlabanów na czas przejazdu pociągu często jest krótszy niż w Polsce. Przejazdów i przejść kolejowych w Czechach jest około 8000. Rocznie na przejazdach kolejowych dochodzi do około 175 wypadków. Limity alkoholu i kary. Natomiast jeśli jesteśmy przy temacie limitów alkoholu i kar związanych właśnie z jazdą po alkoholu, w Czechach obowiązuje 0,0 promila, czyli nie ma żadnej tolerancji, trzeba być absolutnie trzeźwym. Jeśli chodzi o poruszanie się po drogach czeskich, możemy nawet zostać ukarani za 0,01 promila w organizmie. Nawet za to możemy zostać ukarani. A kara, jaka wynosi za
stężenie powyżej 0,0, bo można powiedzieć, są stężenie alkoholu jest sklasyfikowane, można powiedzieć, w taki sposób, że od 0,0 do 0,3 do 0,3 promila jest to wykroczenie, za które można dostać mandat od 2,5 tysiąca do 20 tysięcy według starego taryfikatora, bo niestety nie znalazłem informacji na temat tego, ile można otrzymać kary według nowego taryfikatora. Za to nie ma punktów karnych, ale może nam zostać zatrzymane prawo jazdy na minimum pół roku. Między 0,3 promila do 1 promila, no to już jest to już mandat w kwocie do 25, od 25 tysięcy do 75 tysięcy koron, 6 punktów karnych i możliwość zatrzymania prawa jazdy od 6 miesięcy do 18. Za to powyżej 1 promila już tutaj mamy między 18 miesięcy a 36, zakaz prowadzenia pojazdów, 6 punktów karnych i kara, można powiedzieć, taka sama, a grozi nam jeszcze nawet pozbawienie wolności do lat 3. Także sami widzicie, że w Czechach nie warto, najlepiej być absolutnie trzeźwym. I zresztą nie będę wspominał o tym, że jazda po alkoholu jest wielce nieodpowiedzialna. Mało tego, w Czechach jest takie prawo, że jeśli policjant was zatrzyma i policjant będzie chciał was zbadać alkomatem i wy odmówicie badania, to na dobrą sprawę będziecie już uznani za osobę nietrzeźwą lub po zażyciu narkotyków. Jaka jest za to kara? Można powiedzieć, że taka sama jak za bycie po alkoholu. Taka sama jak za jazdę po alkoholu. Czyli od 25 tysięcy do 75 tysięcy koron i 6 punktów karnych. Prawo jazdy od 6 miesięcy do 18, zakaz prowadzenia pojazdu. Czeski limit alkoholu wynosi 0,0 promila. Stężenie do 0,3 promila to kara w wysokości od 2,5 do 20 tysięcy koron bez punktów karnych, ale możliwy jest także zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 6 miesięcy. Między 0,3 promila a 1 promilem kara wynosi od 7 tysięcy do 25 tysięcy koron, 6 punktów karnych i zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 18. Oba występki są traktowane jako wykroczenie. Jazda pod wpływem alkoholu, którego stężenie wynosi więcej niż 1 promil, jest traktowana jako przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat, zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 10 lat oraz kara grzywny od 25 tysięcy do 50 tysięcy koron lub 75 tysięcy koron, ponieważ czeskie źródła w związku ze zmianą kar w tym kraju podają różne wersje grzywien. W czeskim prawie pomiar alkomatem policyjnym jest uznawany za wystarczający dowód na obecność alkoholu w organizmie kierowcy. W Polsce za odmowę badania alkomatem, jak dobrze wiecie, kierowca jest zawożony na badanie krwi. Natomiast co jeśli w Czechach odmówimy badania na zawartość alkoholu podczas kontroli? Policjant uznaje wtedy takiego kierowcę jako osobę nietrzeźwą, za co jest przewidziana kara od 25 tysięcy do 75 tysięcy koron i zakaz prowadzenia pojazdów od 18 miesięcy do 36 miesięcy. Drogi i miejsca w Czechach, przez które warto przejechać. Jeszcze tylko może wam powiem, przez jakie miejsca warto przejechać, będąc w Czechach. Przez jakie drogi nawet warto przejechać, będąc w Czechach. Jeśli chodzi o drogi, to Czechy są krajem
przeważnie wyżynnym, a niziny w Czechach stanowią jakieś 24% powierzchni tego kraju, więc tak naprawdę dopóki znajdujecie się na terenach, które są gdzieś tam wyżej, to będziecie w sumie często delektować się krętymi drogami. Mowa tutaj oczywiście o drogach krajowych, dlatego że autostrady nie są kręte ze względu na to, jaką mają specyfikę. Natomiast powiem Wam, że jakie miejsca warto odwiedzić w Czechach? Pragę bardzo polecam, choć po Pradze nie polecam się poruszać samochodem. Byłem jeszcze, w sumie to jeszcze byłem w Brnie, też tam polecam, też jest tam co zwiedzać. Czeskie Budziejowice też oczywiście, Park Narodowy Czeska Szwajcaria, czeski raj, w czeskim raju jest dużo takich miejsc, które są odsunięte jakby od siebie, ale w tych dwóch miejscach będziecie mieli bardzo, ale to bardzo duży problem z zaparkowaniem samochodu. Tak więc generalnie to polecałbym Wam jakieś właśnie większe miasta. O, Karlowe Wary też, zamek Loket, który jest pod Karlowymi Warami. W miastach ogólnie, zwłaszcza na obrzeżach, z wyjątkiem Karlowych Warów, no będziecie mieli gdzie zaparkować w sumie, bo tylko że na obrzeżach miasta, w Pradze parkowanie w centrum jest często wykluczone, bo tak jak Wam wcześniej powiedziałem, tam są niebieskie linie, fioletowe linie i pomarańczowe linie i trzeba jakby umieć je rozróżnić. Ale to wszystko Wam powiedziałem wcześniej, do czego, która linia oznacza co. I myślę, że nie będziecie mieli większego problemu. Czechy są krajem wyżynnym i w związku z tym przez ten kraj wjedzie naprawdę sporo kilometrów dróg, z których można podziwiać niejednokrotnie ładne widoki. Całkiem sporo jest dróg krajowych, które są kręte i mają przebieg przez góry. W końcu niziny w Czechach stanowią jedynie 24% powierzchni kraju. Blisko Polski ładnym fragmentem drogi jest droga numer 11 w pobliżu miejscowości Cerwena Woda w kraju pardubickim. Co do miejsc, do których warto pojechać i które gorąco polecam, to Praga, Karlowe Wary oraz położony blisko sam zamek w Loket, Park Narodowy Czeska Szwajcaria, Park Narodowy Szumawa, a także czeski raj. W przypadku odwiedzenia dużych miast nie będziecie mieli problemu z zaparkowaniem swojego samochodu, przede wszystkim na przedmieściach, bo w Pradze i tak warto się poruszać metrem, tramwajem i autobusami, a więc zostawić swój samochód na przedmieściach, gdzie to parkowanie na pewno też będzie darmowe, albo zaparkować na dedykowanych parkingach przy stacjach metra. Są to parkingi typu Park and Ride, które są płatne, ale przystępne cenowo. Niestety w takich miejscach jak kilka przystanków w czeskim raju lub w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria i Szumawie, pomimo tego, że są to tereny otwarte, to jednak jest bardzo trudno zaparkować, zwłaszcza w weekendy, nawet na płatnych parkingach. A jeszcze na koniec Wam powiem na temat winiet, które tutaj są elektroniczne. No powiem Wam troszeczkę gafy odwaliłem, bo myślałem, że D11 jako obwodnica Hradec-Kralowe, no bo przeważnie w Czechach obwodnice właśnie miast są jakby, nie są objęte obowiązkiem winietowym. Ale jak zapoznałem się z mapą płatnych autostrad w Czechach,
No niestety okazało się, że jest płatna. Także taka mała informacja, bo też czytałem o tym wcześniej na forach, bo gdzieś tam też mnie to interesowało. No to powiem wam, że jeśli nie złapią na gorącym uczynku, bo w Czechach system sprawdzania winiet nie jest do końca też zautomatyzowany, także jeśli wjedziecie bez winiety, gdzieś tam, nie wiem, pomylicie zjazd i tak dalej, dopóki was nie złapią, to nie macie się o co martwić tak naprawdę. Muszą jakby złapać kierowcę na gorącym uczynku. Także no, tak to bywa. Nasz dzisiejszy vlog dobiegł w sumie końca. Mam nadzieję, że podobało wam się. W sumie czas jechać do następnego kraju, który wybraliście w ankiecie, która jest widoczna gdzieś tu, albo tu, albo tu. No. Także trzymajcie się, do zobaczenia, a ja jadę. Do widzenia. Mój vlog drogowy na temat czeskich przepisów ruchu drogowego właśnie dobiegł końca. I mam nadzieję, że bardzo się mój film wam spodobał i nie pozostaje mi nic innego, jak nagrać kolejny film w kolejnym europejskim kraju. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego wam życzę, zapraszam do komentowania filmu i widzimy się w moich następnych materiałach. Dziękuję.